Cześć, słuchajcie, na pewno Was ciekawi, czym tutaj rzucam na tych wszystkich filmikach. Co to za wędzisko, tam troszeczkę już Wam pokazałem we wcześniejszych filmach kołowrotek. No więc, no tak jak na tym filmie, który rozpoczyna tą serię, tam gdzie tłumaczę, o co chodzi, nie chodziło nam o tym, żeby iść po najniższej linii oporu i kupować najtańszy sprzęt z możliwych. No bo zakładamy, że wędkarz, który tutaj pojedzie na tą plażę, no coś tam chce częściej tutaj bywać, chce mieć może troszeczkę sprzęt z lepszej półki. I tutaj od razu powiem, że przetestowałem fakt w sklepie, no niewiele tam można przetestować, ale przetestowałem no 6-7 różnych wędzisk. No i to mi najbardziej odpowiada, tak? To niekoniecznie Wam musi najbardziej odpowiadać, to mi najbardziej odpowiada. Dlaczego? Tutaj ten wymiar jest bardzo fajny, mały i się fajnie ją trzyma, bardzo mocno można ją złapać. Zwróćcie na to uwagę, bo jak tutaj mamy różne dziwne rzeczy, jest ogólnie grube, to przy bardzo dużym zamachnięciu, no to może nam przeszkadzać, także to jest jedna ważna rzecz. Jeżeli chodzi o długość, to tutaj, słuchajcie, na zawodach gdzieś tutaj w Polsce czy coś można do 4,5 metra używać. Z tego co się orientuję, w Niemczech chyba można 4,2 metra, tak? No, to w różnych państwach jest różnie, więc jakbyście się napalali na to, że chcecie kupić sobie mega wypasiony sprzęt, nie wiem, za 1000 zł, no to tak i lubicie jeździć jeszcze i gdzieś tam brać udział w jakichś zawodach, bo wpisowe na zawodach nie jest duże, no bo u nas to jest 50-80 zł, w tym macie, wiecie, posiłek i tak dalej, więc śmiało można na takie zawody sobie przyjechać gdzieś z Warszawy tutaj do nas. No ale zawsze warto sobie sprawdzić, wiecie, w różnych państwach różne są te długości, także od razu tak mówię, że coś takiego jest. Jakbyście byli obieży światy, to kupcie sobie taki sprzęt, który Wam wszędzie będzie odpowiadał. Oczywiście nikt Was, jak sobie sporadycznie łowicie z plaży gdzieś tam, wiecie, w Hiszpanii czy gdzieś, to nikt Was nie będzie kontrolował, że to jest za długi sprzęt, no sorry, nie? Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o jakichś mega zawodach. Dobra, wędka. Ja mam dive'ę. I to jest edytowana do surfcastingu, czyli taka typowa wędka surfcastingowa. Słuchajcie, moja wędka ma 4,2 metra, więc można kupić też taką samą, ale 4,5 metra. Ja mam taką, prawdę mówiąc, to namówili mnie troszeczkę ludzie ze sklepu, żeby ją kupić. Dobrze się sprawuje, bardzo fajnie miękko chodzi i w porównaniu ze tańszymi, nazwijmy to, odpowiednikami tej wędki, bo ta kosztuje 250 zł, można kupić za około 200 zł i 100 zł wędki Jacksona, tak jak to mówi, tak jest. One też są fajne, jeżeli macie bardzo sporadyczne łowienie, to warto sobie tą za stówkę kupić, ona nawet za 8 dych stoi na aukcjach internetowych i śmiało sobie też powędkujecie tą najtańszą wędką, też da radę coś złowić, zresztą nie sprzęt łowi, tylko mówią ludzie, szczęście, nie wiem. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak, krótkie spojrzenie na mój kołowrotek. Jest to kołowrotek 660 Quantuma. O dużej szpuli, tu akurat mam założoną szpulę, wiecie, taką stożkową, ona się zwęża przy wylocie. No, teoretycznie miałoby to pomóc w zarzucaniu, ja nie wiem, czy to dużo pomaga. Oprócz tej szpuli oczywiście mam szpulę normalną, więc nie ma problemu, żeby ją zastosować, aczkolwiek ta jest płytka i na tym, jak widzicie, nawinęłem 220 metrów żyłki, to jest ta strzałowa. To bardzo fajnie ją wypełnia, aż troszeczkę za mocno, można powiedzieć, ale nie mam z tym problemów, nie plączy mi się za mocno, no bo dwa czy trzy razy mi się zaplątało, ale to myślę, że bardziej to jest spowodowane moim zarzucaniem i tym, że mam tam jakieś luz na tym że zarzucaniu niż samą szpulą. Także ta szpula jest płciutka, tu jest 250 metrów żyłki 28, oczywiście ten przypon strzałowy w tej żyłce jest większy, 58-60, coś takiego. Na tej drugiej szpuli bym musiał zastosować jakąś żyłkę wypełniającą, żeby ona była wypełniona. Ważna sprawa, rzucamy daleko, więc musimy mieć tutaj jak najmniejszą odległość między końcem żyłki a krawędzią. Tutaj to powinno być, wiecie, tam wyczytałem, że około 2 mm, żeby z jednej strony nam się to nie plątało, a z drugiej strony, żeby ta żyłka jak najlepiej się zsuwała z naszego kołowrotka, z naszej szpuli. Także słuchajcie, no to jest sprzęt, którym ja łowię.
jestem drugi raz na plaży z tym sprzętem. Dzisiaj dopiero zacząłem trenować rzuty, bo wcześniej po prostu to przychodziłem, zakładałem przypony, zakładałem przynętę i rzucałem. Dzisiaj pierwszy raz zacząłem trenować rzuty. Pomaga mi oczywiście w tym żyłka z przyponem strzałowym i kolorowa żyłka, to jest ważne, bo co z tego, że będziemy sobie rzucać, jak nie będziemy wiedzieć, na jaką odległość. Ja Wam od razu mogę powiedzieć śmiało, ja rzucam na około 125 metrów. Są to powtarzalne rzuty, rzucam ciężarkę 100 gram. Jak założę przypon i się przyłożę, bo to też nie każdy, wiecie, nie każdy rzut się udaje, ale jak założę przypon ten z filetami, tak, i tym wszystkim rzucę, to rzucam mniej więcej na 100 metrów, więc przypon mnie troszeczkę ogranicza, zabiera mi jakieś 25 metrów z mojego zasięgu rzutu. Spróbuję teraz się pobawić trochę i założyć ciężarek 120 gramów, mam też 150, ale 150 już raz próbowałem i przyznam, że on jest troszeczkę za ciężki, albo ja coś robię źle. Może w rzucie wahadłowym, jakbym mocniej naładował wędkę, to by miało jakieś większe może znaczenie. Nie wiem, popróbuję, zresztą dowiecie się, jak mi poszło w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, cześć.